Bajkoczytanie. Dzień dobry, witamy Was z Żychlińskiego Domu Kultury. Dzisiaj chcielibyśmy razem z naszym Żadekusiem zaproponować Wam kolejną historię, do której możecie narysować ilustrację. Z niecierpliwością czekamy na Wasze rysunki. Zapraszamy wszystkie dzieci do naszego konkursu. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam historię Chomik i Czarownica, której autorem jest pan Marcin Przewoźniak. Pewnego razu do czarownicy przyszedł chomik ze skargą, że jest niezadowolony ze swego wyglądu. Nie mogłabyś mi wyczarować długich nóg i końskiego ogona? Wtedy na pewno będę ładniejszym zwierzaczkiem, poprosił. Proszę uprzejmie, powiedziała czarownica. Machnęła różdżką z gwiazdką na końcu. Zing, zong, gotowe. Chomik przejrzał się w lustrze i stwierdził, że wygląda dziwacznie. A może pysk dalibyśmy taki bardziej podobny do wilka, co? Zing, zong i gotowe. I oto chomik wpatrywał się w swój wilczy, zębaty pysk i nadal nie miał najszczęśliwszej miny. To może jednak zrobiłabyś mnie w paski? A pyszczek taki bardziej lisi, dobrze? Bo teraz wyglądam tak, jakbym sam siebie chciał zjeść. Zing, zong i gotowe. Chomik przypominał teraz lisa na szczudłach w futrze tygrysa. To też mu się nie podobało, więc poprosiłby go całego zmniejszyć o połowę. Dodać skrzydełka, smoczy pyszczek, ryjek mrówkojada, długi ogon, a potem krótki. A wreszcie, by ozdobić go taką grzywką, jaką noszą zebry. Ale wciąż nie był zadowolony. Słuchaj, mam pomysł. A co powiesz na to? Spytała wreszcie czarownica i zamieniła go z powrotem w chomika. Cudnie, pisnął chomik. Jakie piękne zwierzę. Jakie kształtne i milutkie. Tak, taki sobie się podobam najbardziej. Dziękuję, pisnął uradowany chomik i pobiegł pochwalić się swoim wyglądem rodzinie. Czarownica uśmiechnęła się leciutko pod nosem. Trzeba było użyć tylu czarów, ale za to z dobrym skutkiem. Chomik nareszcie polubił samego siebie. Dziękujemy za uwagę. I żegnamy się z Wami na dzisiaj. Pa, pa.